Założyciel zgromadzenia, w którym rocznicę, 170. rocznicę obchodzimy tego roku. Chcemy się od niego nauczyć, jak ją kochać, żyć na co dzień i przybliżać się do Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Każdego Bóg prowadzi inną drogą, po której idą. Ma dojść do Niego, nieważne czy przez wielkość i sławę, czy cicho żyjąc osiągnie niebo. Nasz ojciec Edmund chciał wiele osiągnąć, wielkie marzenia i plany miał, lecz Pan Bóg sam go z drogi i przedstawił swój odwieczny plan. Każdego Bóg prowadzi inną drogą, po której idąc ma dojść do Niego. Nieważne czy przez wielkość i sławę, czy cicho żyjąc osiągnie niebo. Pan Jezus spojrzał z miłością na Edmunda Bojanowskiego, a Edmund Bojanowski to spojrzenie odwzajemnił. Jako mały chłopczyk bardzo ciężko zachorował. Maryi, Matka Boża, uzdrowiła go w sposób cudowny. Od tej pory Edmund Bojanowski miał w sobie pragnienie zostania kapłanem. Ale Pan Bóg nie dał mu tej łaski. Dał mu łaskę życia świeckiego, tak pięknego, oddanego Bogu, że nazywamy Edmunda Bojanowskiego błogosławionym. To niesamowite, że świecki człowiek założył żeńskie zgromadzenie zakonne, sióstr służebniczych Najświętszej Maryi Panny. Ale tak jest, kiedy człowiek jest wrażliwy na Boże natchnienia i zawsze odpowiada Panu Bogu tak. Błogosławiony nasz Ojcze, całe Twoje życie naznaczone było głęboką czcią do Bożej Matki. Do niej przychodziłeś w każdym smutku, jej oddawałeś swoje dążenia i plany. Wiedziałeś, nauczony doświadczeniem swego życia, że jej można zaufać. Często rozważałeś tajemnicę życia Maryi. Innych uczyłeś, jak kochać. A gdy rodziło się zgromadzenie, nazwałeś je służebniczkami Maryi. Pragnąłeś, by nad każdą ochronką królowała Maryja z Jasnej Góry, a wewnątrz rozbrzmiewała pieśń Boga Rodzica i echo modlitwy różańcowej oraz litanii loretańskiej. Ojcze Edmundzie, naucz nas kochać Maryję, jak Ty ją kochałeś. Wziął się do siebie tak, aby Maryja przygotowała miejsce dla Jezusa w naszych sercach i zaprowadziła nas na wieczną ucztę miłości do Królestwa Niebieskiego. Usłysz, Boże Matki, głos, która wzywa dzisiaj nas, chce usłyszeć znów. Prosić cud przemiany serc. Uczyńcie, co Wam mówi Syn. Przyobleczcie wiarę w czyn. Niech się słucha.
objawia Jego rozmiłowanie w Maryi Niepokalanej. Opatrzność Boża sprawiła, że Jego życie rozwijało się jakby w klamrach dwóch świątyń maryjnych. Błogosławiony Edmund urodził się w bliskości świątyni Matki Bolesnej na Świętej Górze w Gostyni. Klamra zamykająca jego życie to sanktuarium maryjne w Górce Duchownej. Na Świętej Górze nie pijąc wody, niech spojrzy na nas błogosławiony. Nie klęknie Kościół, służebne córy. Bóg na nas patrzy z niebieskiej góry. Ojcze Edmundzie, człowieku Boży, wielki prosto sercem, Bóg Cię wywyższył chwałą ołtarzy, boś pieprzył chlebem sieroty darzył. Na Świętej Górze nie pijąc wody, niech spojrzy na nas błogosławiony. Rozważał jej postawę wobec Boga i ludzi w różnych momentach jej życia. To był człowiek o zdrowej pobożności maryjnej. Żywił do Maryi synowskie uczucia i widział ją jako tę, która prowadzi do Jezusa. Nigdy się nie użalał. Od Maryi uczył się prostego przyjmowania tego, co było trudne w jego życiu. A jego życie było trudne. Nigdy się jednak nie poddawał i bezgranicznie ufał Bogu, naśladując Maryję w przyjmowaniu Bożej woli. Nie wystarczy wiele mówić o miłości, nie wystarczy wiele mówić o dobroci, nie wystarczy wiele czynić bez miłości, trzeba życie świadczyć, że każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a inny przyświeca. Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a inny przyświeca. Kiedy dziś wpatrujemy się w Matkę Najświętszą, która jest pełna miłości i którą tak widział błogosławiony Edmund, trzeba nam pamiętać o tym, że ta maryjność w naszym życiu kształtuje się wtedy, kiedy Maryja staje się dla nas nauczycielką życia. Trzeba nam stanąć obok Matki Najświętszej i w jej szkole uczyć się życia prostego, otwartego na Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Edmundzie, człowieku, który byłeś zakochany w Maryi i potrafiłeś się od niej uczyć życia cichego, przybywając wraz z nią zawsze blisko Jezusa. Fascynowało Cię to, że Maryja daje wszystkim Jezusa i chciałeś, żeby również Twoje służebniczki Jezusa dawały innym. Twoje życie jest przykładem, jak kochać Boga w drugim człowieku, nawet w tym najmniejszym i najuboższym. Twoją misję spalania się dla innych chcą kontynuować członkowie Stowarzyszenia Rodzina Błogosławionego Edmunda. Błogosławiony Edmundzie, który żyłeś Duchem Maryi, wyproś tego Ducha nam, abyś nim żyjąc nieśli światu, nieśli odważnie ludziom tego, który jest miłością i nadzieją, drogą, prawdą i życiem. Trójcy przy...
serdecznie pozdrawiamy.